Strategia, analiza, koncentracja i refleks. Szachy nieprzypadkowo nazywane są grą królów. Pomagały nie tylko władcom, na których spoczywało podejmowanie ważnych decyzji. To bardzo pożyteczna gra, która również w cyfrowej dobie ma wielu miłośników. Regularnie spotykają się oni w klubie Raszyn. Wkrzewimy tutaj te szachy na Raszynie. No, chciałbym, żeby więcej osób przychodziło, zwłaszcza we wtorki mamy zajęcia szachowe, także... No, może mistrzowie, którzy kiedyś byli, to dzisiaj też by wyrośli w naszym klubie. Prawdziwym mistrzem szachowym był Ignacy Nowak, 6-krotny medalista Mistrzostw Polski w szachach błyskawicznych. Zmarł w styczniu. Szachiści z Raszyna postanowili zadedykować mistrzowi specjalny turniej. Był reprezentantem Polski, był olimpijczykiem, trenerem kadry narodowej kobiet i mężczyzn, bardzo zasłużony dla nasz tutaj poznańskich szachów. Gościliśmy go tutaj wiele razy, grał u nas, bardzo polubił nasz klub. W czasie turnieju była obecna żona Ignacego Nowaka. Jestem bardzo wzruszona, że pamiętali, że natychmiast w dzień nawet pogrzebu powiedzieli, że poświęcą jeden turniej mężowi. No i to jest właśnie dziś. Jestem im naprawdę bardzo wdzięczna. Bardzo wielu tutaj z panów, którzy grają, znam, bo to są przyjaciele męża, ale niektórych znam tylko z nazwiska, bo ciągle ich wspominał. Kiedy już miał gorszy stan zdrowia, przychodził na te turnieje, albo grał, albo tylko się przyglądał, kiedy miał gorszy stan, ale bardzo często tu bywał i bardzo sobie chwalił ten klub i tą atmosferę, która tutaj jest. Szachy były życiową pasją Ignacego Nowaka, także po skończeniu przez niego sportowej kariery. Mąż miał różnorodne zainteresowania, bardzo dużo interesował się przyrodą, mocno chodziliśmy na wycieczki, chociaż miał zły stan zdrowia, to chodziliśmy do lasu cały czas, także a szachy to były szachy. Potem już no, kiedyś był bardziej zawodnikiem, a potem to już tak interesował się do końca. W turnieju wziął udział prawie 40 zawodników. Rozpiętość wiekowa znaczna. Najmłodszy szachista miał 9 lat, najstarszy prawie 90. Jak miałem 5 lat, to chodziłem na takie zajęcia do ogrodu Jordanowskiego i tam była taka pani, co uczyła szachów właśnie. I tam się nauczyłem grać i potem zacząłem grać z tatą i jak zacząłem z nim wygrywać, to wtedy zacząłem jeździć na turnieje. No i ogólnie to gram w szachy tak od 5 lat, 6 lat i no, lubię to po prostu. No. I bardzo fajna gra, taka logiczna i... Powiedz mi, ile czasu spędzasz z szachami i to ci pomaga, nie wiem, na przykład w matematyce? Myślę, że tak. Tak mniej więcej staram się tak z pół godziny dziennie tak poświęcić, żeby sobie pograć albo jakieś zadanie rozwiązywać, coś takiego. Ja w szachy gram czy dopiero, czy aż 51 lat. I nie cierpię grać z małymi chłopczykami i dziewczynkami. Była zacięta partia, no oni wszystko wiedzą, to jest ten czas, ta epoka. No była bardzo zacięta partia. A co to panu daje, skoro aż 51 lat już pan gra w szachy? Dlaczego tak długo? Ja zacząłem grać od pamiętnego meczu z Paski Fischer, który był w Reykjaviku, wtedy miałem 15 lat, w 72 roku. Zainteresowałem się tymi szachami. Nie umiałem grać, u mnie w domu nikt nie umiał. Byłem zresztą najmłodszym dzieckiem moich rodziców, starszych, bo ojciec był ode mnie starszy 50 lat. Także. No ale kiedy cały czas, ojciec słuchał zresztą Wolnej Europy, jak słyszałem, że mówią, że Amerykanin rzucił wyzwanie szachistom radzieckim, no zainteresowałem się, o co to chodzi. No, poszedłem do kolegi, nauczył mnie grać w te szachy i tak zostało, spodobało mi się i gram do dzisiaj. Sekcja szachowa Raszyna przyciąga szachistów nie tylko z Grunwaldu. Pojeżdżam z Trzecha, z Rataj, no bo tu na Ratajach były tam kluby tysiąclecia, Orle Gniazdo, tylko że tam teraz szkółki porobili tylko na młodzieży, nie starszych już nie ma. No i jedynie tutaj warunki są bardzo dobre, bo po prostu widzisz pan salanie i mamy, że tak powiem, świetne warunki, bo nie zawsze tak było. Przypominam sobie moje młode lata w Stomilu, nie? Tylko że tam byliśmy przeganiani z
pokoju na pokój, takie małe, nie zawsze było miejscowe, a tu jednak kierownik o to dba, no i dość dużo to było teraz. Jak często się tu spotykacie? No, dwa razy w tygodniu. Także, że można by... Nie, bo emerytom mam czas, nie, ale młodzie może miał, także nawet by było trzy razy w tygodniu, tylko że sala jest zajęta przez różne działania, że tak powiem, w tym. No i są turnieje takie, jak widzisz pan teraz, w niedzielę są zawsze otwarte, a treningi mamy wtorek i piątek. Bardzo przyjemnie spędzam tutaj czas przy szachach.